Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 5. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? Bóg zna niebezpieczeństwa, jakie czyhają na wierzących, lepiej niż oni sami, i podejmuje środki zapobiegawcze, aby ustrzec ich przed zwodniczymi wpływami. Tak było i tutaj. Pouczenia Pawła były dla Tesaloniczan niekoniecznie czymś nowym. Paweł i jego towarzysze mówili o tym już podczas swojej pierwszej wizyty pośród nich. Przyczyną zaniepokojenia, które dało o sobie znać wśród nich, był zatem w pierwszym rzędzie nie brak pouczeń, lecz raczej ich słabe przyjęcie i zachowanie przez wierzących. Możemy się z tego nauczyć, że te prorocze wypowiedzi należą do podstawowego wykształcenia chrześcijanina. Przypominamy sobie, że pobyt trzech misjonarzy w Tesalonice trwał zaledwie kilka tygodni. Dowiadujemy się tego z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, 2 werset. A jednak Paweł uznał za ważne poruszenie właśnie tych tematów. Apostoł odniósł się do pouczeń, których udzielił im podczas swoich pierwszych odwiedzin w Tesalonice i przypomniał im, iż powinni wiedzieć, że Dzień Pański nie mógł jeszcze nadejść, ponieważ podstawowe warunki do tego nie zostały jeszcze spełnione. Zatem ostrzeżenia i pouczenia tego fragmentu są ważne również dla młodych wierzących. Nie powinniśmy zapominać o tym przy pracy z osobami świeżo nawróconymi. Proroctwa nie są po to, by zaspokoić naszą ciekawość, lecz aby pomóc nam właściwie ocenić czas, w którym żyjemy. Werset ten, werset 5, rozdziału 2, 2 listu do Tesaloniczan, zawiera jeszcze jedną ważną zasadę. Powtarzanie znanych już prawd ma w oczach Bożych wielką wartość. Czytamy o tym m.in. w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, 12 do 15 wersetu. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Zasada ta obowiązuje również i nas, zarówno w osobistym studiowaniu Słowa Bożego, jak i też w publicznym usługiwaniu Słowem. Prawda Boża nigdy nie ulega przedawnieniu, lecz zawsze jest ważna i aktualna. Wciąż na nowo potrzebujemy powracać do tego, co było od początku. Widzimy to m.in. w 1 Jana, 1 rozdział, 1 werset. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie życia. I drugi rozdział, 24 werset. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to,
co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.